Cześć, tutaj Przemek. Super, że tu jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o neobankach, czyli czymś, co znajduje się po drugiej stronie szali od megabanków, czyli tych dużych organizacji, które znasz od zawsze. Czym w takim razie różni się neobank od megabanku? Czy neobank rzeczywiście jest bankiem? O wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Neobanki to firmy, które inaczej określane są fintechami. To organizacje, które zawsze posiadają jakieś oprogramowanie, aplikacje, rozwiązanie software'owe, które ułatwia korzystanie z usług bankowych w jakiejś konkretnej niszy. Te fintechy, te neobanki specjalizują się w jakimś konkretnym rozwiązaniu, czy to rachunki oszczędnościowe, czy to rachunki bieżące, czy inwestycyjne. Ale neobanki bardzo często współpracują z megabankami, z tymi dużymi organizacjami z różnych względów. Czasem są przez nie finansowane, dlatego że megabanki już dawno dostrzegły na rynku potencjał inwestowania w rozwiązania typu fintech i w ten sposób rozszerzają swoje portfolio, ale też neobanki bardzo często korzystają z zabezpieczeń, które dostarczają im megabanki, czyli są w stanie powiedzieć swoim klientom, że nie martwcie się, wasze pieniądze są u nas bezpieczne, dlatego że my współpracujemy z pewność tych środków na koncie, gwarancje pochodzą z tej dużej organizacji, czyli wieszają sobie to duże logo za plecami. Żeby pomóc wam zrozumieć, czym różnią się neobanki od megabanków, w takim użytkowym sensie podam wam przykłady z innych branż. Airbnb, branża hotelarska. I tutaj można pojechać na wakacje, dostać jakiś pokój, coraz częściej w Airbnb możemy też dostać śniadanie, ale jednak jest istotna różnica między wykorzystaniem Airbnb, Booking.com czy właśnie standardowego hotelu. Z drugiej strony mamy branżę transportową i Ubera czy Lyfta. Jest istotna różnica w tym, jak funkcjonują sieci taksówkarskie, a Uber czy Lyft czy Bolt czy cokolwiek by to nie było. Więc na koniec dnia dostajemy tę samą usługę, dostajemy przejazd taksówką, jednak to doświadczenie, proces z tym związany jest zupełnie inny. Dokładnie tak samo to wygląda w świecie megabanków i neobanków. Nadal dostajemy podobną usługę, ale proces i te detale i to, w jaki sposób my wchodzimy w interakcję z tą organizacją, z tym produktem, jest zupełnie inny. Neobanki to rozwiązania mobilne, to rozwiązania webowe i w tym samym obszarze funkcjonują banki internetowe czy bankowość internetowa megabanków. I oczywiście są tu punkty styku i są takie obszary, które wyglądają identycznie w jednym i drugim. Pamiętajmy o tym, że bank internetowy to nadal jest bank, to jest organizacja ze statusem banku, a neobank czy fintech tego statusu nie posiada, więc jest tutaj istotna kwestia w zakresie gwarancji bankowych, w zakresie prawa, w jakim operują te organizacje. To są rzeczy, które warto sprawdzić, zanim zdecyduje się na współpracę z takim neobankiem, szczególnie w jakiejś większej skali. A jak zarabiają neobanki? Przede wszystkim mają one inny model biznesowy niż megabanki, które bezpośrednio zarabiają, bezpośrednio pobierają opłaty od użytkowników końcowych, od nas. Neobanki bardzo często mają nieco bardziej złożony model biznesowy i współpracują bezpośrednio z merchantami, ze sprzedawcami i dla przykładu dostają prowizję, dostają jakąś cząstkę zysku od każdej transakcji kartą, która była wydana przez ten neobank od tego sprzedawcy czy merchanta, czyli użytkownik tej karty w zasadzie bardzo często ma usługę za darmo, a neobank zarabia na pośrednikach pomiędzy kupującym i sprzedającym. Co więcej, neobanki funkcjonują w nieco innym świecie regulacji niż megabanki, dlatego że często są to organizacje małe, mające obroty poniżej 10 miliardów dolarów, to jest przykład ze Stanów Zjednoczonych, i dlatego regulacje pozwalają im otrzymywać prowizje od transakcji nawet 7-krotnie wyższe niż te, które otrzymują megabanki. Jakie są zalety i wady neobanków? Zacznijmy od zalet. Pierwszą zaletą są niższe opłaty. Ponieważ neobank zarabia w bardziej złożony sposób, ma umowy podpisane z merchantami, ze sprzedawcami,
pozwala to na obniżenie kosztów po stronie użytkownika końcowego, więc te usługi bardzo często są tańsze, również ze względu na mniejszą strukturę organizacyjną. Bardzo często fintechy to są małe firmy zatrudniające nawet kilkadziesiąt osób. Porównajmy to do banków, które zatrudniają kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób, mają dużo większe koszty infrastruktury, mają fizyczne oddziały itd., itd. Neobanki nie mają tego problemu, nie mają tej rozbuchanej struktury kosztowej, więc mogą sobie pozwolić na to, aby użytkownikowi końcowemu zaproponować tańszą usługę. Zaleta numer dwa to wyższe oprocentowanie, czyli jak już trzymamy nasze środki w jakichś produktach finansowych neobanku, jest bardzo duża szansa, że oferta, którą tam otrzymujemy, jest również lepsza niż w megabanku, w zasadzie z tego samego powodu, ponieważ neobank ma niższe koszty operacyjne, jest w stanie zaoferować lepszą ofertę klientowi końcowemu i dla przykładu wyższe oprocentowanie. Trzecia zaleta neobanku to wygoda użytkowania. Równie często aplikacje, które są proponowane przez neobank dla użytkownika końcowego, są zwyczajnie lepsze od tych wykorzystanych w megabanku. Są to organizacje bardziej zwinne, organizacje, które szybciej odpowiadają na zmiany rynkowe, na potrzeby użytkowników, więc bardzo często jako pierwsze pioniersko wprowadzają jakieś rozwiązania, które nam ułatwiają życie i w mojej opinii to właśnie to jest najważniejsza cecha neobanków, dlatego że jeżeli byśmy przeanalizowali sobie, jak dużo oszczędzamy korzystając z neobanku versus megabank, jak niższe są te koszty, a jak wyższe jest oprocentowanie, to w skali miesiąca, roku to wcale nie byłyby aż tak ogromne pieniądze, więc ja uważam, że neobanki, fintechy przyciągają nowych użytkowników przede wszystkim innowacyjnością i wygodą użytkowania ich produktów cyfrowych. A jakie są wady neobanków? Po pierwsze, neobank nie ma takiego oficjalnego, regulacyjnego statusu banku, więc jeśli chodzi o zabezpieczenie środków przechowywanych w neobanku, no to tutaj musimy zdać się na to, że ten bank rzeczywiście współpracuje z jakimś megabankiem, że umowy, które są między tymi organizacjami zawarte, rzeczywiście transferują te gwarancje bankowe, transferują nasze zabezpieczenia w razie, gdyby coś się wydarzyło nie tak. Dość często to są startupy, być może już bardziej scale-upy, ale gdzieś balansujące w takim miejscu jeszcze nie do końca pewnej, ustabilizowanej organizacji, więc to jest bardzo istotne i jeżeli chcemy tam trzymać sobie 1000 zł, żeby wykorzystać w wakacje i taniej pozamieniać sobie walutę, jasne, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać neobank do jakichś większych komercyjnych zamiarów, no to wtedy rzeczywiście warto byłoby się przyjrzeć temu, co dzieje się w tle i jak nasze środki są zabezpieczone. Druga wada neobanków to brak jakichkolwiek oddziałów stacjonarnych, takich operacji offline, czyli jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja taka spoza standardowego zakresu działań, jeżeli coś w naszym przypadku wygląda inaczej niż standardowe scenariusze, prawdopodobnie w takim megabanku po prostu idziemy do pani do okienka, ona uruchamia proces i jakoś zaczyna przynajmniej rozwiązywać nasz problem. W neobanku często może mieć problem, żeby dobić się nawet na infolinię, a co dopiero pójść fizycznie i z kimś na nasz temat porozmawiać. I oczywiście na co dzień nie ma to znaczenia, ale w przypadku takich ekstremalnych sytuacji, kiedy coś się dziwnie podziało, kiedy coś rzeczywiście nie działa, mamy jakąś niestandardową sytuację, fajnie byłoby mieć taką opcję. Trzecia wada neobanków to ograniczone portfolio usług. Właśnie ze względu na brak statutu bankowego tych organizacji oferują one bardzo bazowe usługi bankowe, i prawdopodobnie robią to po prostu lepiej niż megabanki. Natomiast nadal po kredyt hipoteczny, po pożyczkę hipoteczną, po te usługi, które są bardzo długoterminowe, ze względu na samą ofertę, której po prostu w neobankach nie ma w tym zakresie, pójdziemy do megabanku. W dodatku, nawet jeśli byłoby to możliwe, no to ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś bierze kredyt na 30 lat, dom w hipotece i wyklikuje sobie w jakiejś fintechowej aplikacji. No jednak prawdopodobnie ta fizyczna wizyta w banku, rozmowa, pomijając kwestie regulacyjne, uspokoiłyby trochę bardziej i raczej większość osób zdecydowałaby się w tym wypadku na megabank.
Fintech to jest obszar, który się rozwija i będzie stale się rozwijał. Ciężko wyobrazić mi sobie taką sytuację, że nie ma już zapotrzebowania na nowe produkty, które powstają gdzieś jako druga warstwa do tych pierwszych, powstają gdzieś na styku naszego codziennego życia z transakcjami, z naszymi produktami bankowymi. Ta przestrzeń jest ogromna, ten rynek jest ogromny. W dodatku jest bardzo duże zainteresowanie tym obszarem ze strony inwestorów, funduszy inwestycyjnych i mega banków, które równie często inwestują w tego typu rozwiązania. Dlatego z wielką ciekawością oglądam, w którą stronę ten rynek zmierza, co nowego powstanie. Jeżeli interesujecie się obszarem fintechowym w kontekście rozwoju waszej kariery zawodowej, to na pewno jest to jeden z lepszych kierunków. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!